Witajcie w nowym vlogu, moi drodzy. Dzisiaj, jak możecie zauważyć, nie wyglądam za ciekawie, ale to dlatego, że tak wygląda matka po prostu. Nie ukrywajmy. Czasem takie dni są. Nie zawsze wygląda się super pięknie, ładnie, więc tak to już bywa. Ale dzisiaj plan jest taki, żeby się ogarnąć i ogarniajcie się razem ze mną. Znaczy, będziecie oglądać, jak ja się ogarniam. Wczoraj byłam na paznokciach już, więc już nie mam tych brzydkich, czerwonych paznokci, tylko mam piękne nokcie z serduszkami czarnymi. Po prostu są przepiękne. Także paznokcie już mam. To jest pierwsza rzecz, którą ogarnęłam dzisiaj. Druga rzecz to będzie włosy. Moje włosy wyglądają tragicznie aktualnie. Tak jak już Wam mówiłam w ostatnim filmie, mam je strasznie wysuszone. No więc stwierdziłam, że trzeba je ogarnąć. Ogólnie na noc teraz sobie nałożyłam olejek, więc one są, wiecie, tłuste, ale ogólnie są bardzo suche. I kupiłam rzeczy, które ostatnio widziałam chyba na YouTubie u kogoś właśnie, że dziewczyna je używała. Plus dostałam komentarz od jednej z Was w ostatnim filmie, że właśnie te produkty są dobre. I przetestujemy sobie je. Jestem ich bardzo ciekawa. Ogarniamy się z brzydkiego kaczątka na trochę lepsze kaczątko. Ale no, plan jest taki jeszcze, żeby zrobić sobie brwi. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda, bo wiecie, jak to jest z niemowlakiem. Rzeczy są nieprzewidywalne. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się umyć włosy, ale liczmy na to, że tak. Jak nie będę długo gadać do Was, to może się uda. Zrobimy sobie brwi i zrobimy sobie makijaż, bo mam nowy produkt do makijażu. Teraz tak, co ja kupiłam? Kupiłam szampon. To jest szampon na porost włosów i na wypadające włosy. Jeszcze mi nie wypadają po ciąży, ale wiecie, zawsze może się to zaraz zdarzyć. Plus no, chcę zapuścić te włosy, więc taki szampon. Tutaj szampon dostałam w ogóle w gratisie. Ja Wam dam linka do strony, w której kupowałam to wszystko. I powiem Wam, że fajne gratisy były, bo dostałam to w gratisie. Jeszcze taki szampon dostałam w gratisie. Ten w ogóle szampon jest z peelingiem, więc on będzie taki oczyszczający. Kolejna rzecz to maska i te właśnie produkty z tej linii zostały mi polecone. Ja też widziałam na YouTubie, jak jedna dziewczyna je używała i naprawdę były bardzo fajne. To jest z marki L'Oreal. Absolute Repair. I z tego mam też olejek. I ten olejek to podobno jest genialny, więc sobie sprawdzimy, już się nie umiem doczekać. I kupiłam sobie jeszcze taki spray na objętość. Ja lubię bardzo tą markę, używam je na klientkach, jak robię im fryzury, więc zobaczymy sobie. Także co, ja idę myć włosy i zaraz do Was wracam. Mam nadzieję, że mi się uda. Niestety nie uda mi się wszystkiego nagrać, bo już mama się budzi. Może uda mi się zrobić szybki makijaż, bo chciałabym z nią wyjść na spacer. Także może zrobię makijaż i szybko wysuszę chociaż. Tu mam bazę z Charlotte, rozświetlającą. Bardzo ją lubię. Tutaj mam resztkę tego podkładu. Nie wysusza mi tak tej twarzy, bo teraz mam tą twarz taką suchą. Korektor, start. Szybkie tempo, bo już słyszę mruczenie. Mój ulubiony puder znam. To jest ten satynowy puder. Konturowanie niezmiennie, wykańczam tą paletkę. Garnijmy szybko te brwi. No one już są totalnie do wyrwania i do laminacji. Ale to zrobimy już jutro, bo preparaty mam w salonie, w pracy. A raczej nie będę dzisiaj tam szła. Nie mam jeszcze rzęs zrobionych, ale przyszedł mi taki prezent od Bourjois i tam mam tusz do rzęs i pomadki, więc jak mi się uda, to potem to zrobimy. Na razie spadam do małej, bo już czas, żeby
ją wziąć na ręce. Słyszę. Wysuszę włosy potem, więc zobaczymy, jak to wyszło i pomalujemy rzęsy potem. Moi drodzy, wysuszyłam włosy. Brak słów po prostu. Nie mam pytań, nie mam... To w ogóle, jaką mam objętość zapewne dzięki temu, bo wydaje mi się, że w ogóle te produkty z tej linii są super, więc wydaje mi się, że to dzięki temu. Nie użyłam fioletowego szamponu, więc one są takie trochę żółtawe już, ale jak one są gładkie. Ja od porodu nie miałam takich gładkich włosów, serio. Naprawdę są tak... no... Brak słów. Ten olejek w ogóle to jest cudo, bo on w ogóle nie obciąża włosów. Ja wcześniej miałam taki olejek z Anwen i on mi strasznie obciąża włosy, więc ja go używam tylko teraz na noc, jak wiem, że na drugi dzień umyję włosy. No ale ten, ja nawet teraz nałożyłam na suche włosy. Genialne produkty, serio, genialne. Dostałam taki nowy tusz, więc zobaczmy sobie, o co w tym chodzi. Zobaczcie, nie wiem, czy to zobaczycie. Teraz ma takie proste, a ja zakręcę tym. O, teraz ma takie zakręcone. Zakręconą szczoteczkę. Zróbmy sobie najpierw może tą zakręconą. Ja ogólnie mam tragiczne rzęsy, więc przydałoby się też zrobić laminację. Bo mam strasznie proste. Jak dobrze wiecie, jak już widziałyście kilka moich filmów na YouTubie, to wiecie, że ja nie lubię świeżych tuszy. Ale damy mu szansę. Dobra, a to odkręćmy, żeby było prosto. No, powiem wam tak, nie ma źle, bo nie sklejają się fajnie. Da się je trochę do góry wyciągnąć. Ten prosty chyba lepszy. Ta prosta szczoteczka. No ale z moich rzęs to średnio się da coś zrobić. I co ja powiem? No spoko jest, ale no nie wiem, czy jest lepszy niż ten mój ulubiony z Eveline. Zobaczymy, jak trochę, wiecie, wyschnie, bo ja z tuszami dopiero lubię się, jak trochę wyschną. I mam jeszcze takie trzy pomadki. Mam jeszcze takie trzy pomadki. I wszyscy chyba wiemy, że wybiorę tą. O, ale to jest takie masełko. Chyba nawilżające jest. No, fajna. Chociaż odcień. Taki nie zaniód, ale fajna. Ale taka nawilżająca, fajna. Podoba mi się. Na co dzień idealna. Idę co? Przebrać się w końcu z tego szlafroka, bo jest godzina prawie 12, a ja dalej jestem w szlafroku. Tak. Tak to czasem bywa, nie? Korzystam, póki jeszcze mała śpi i składam jej pranie. Bo tego prania to jest ciągle, ciągle i ciągle. Jak pamiętam, jak dodawały dziewczyny filmiki z komody i te komentarze, że tak będzie tylko na początku, potem już wiecie, nie. A ja znowu lubię składać jej ubranka i lubię, jak ona tu ma porządek. Powiem wam o pewnej rzeczy, bo ostatnio kupiłam e-booka. Nie wiem, czy kojarzycie na Instagramie Cień Wiatru. Tam dziewczyna opowiada właśnie o śnie dzieci, niemowlaków, noworodków i tak dalej. I właśnie napisała e-booka odnośnie snu niemowlaka. I powiem wam, że na początku tego jakoś tak nie myślałam o zakupie tego. Ale ostatnimi czasy nasz dzień wygląda totalnie, jest rozwalony. Po prostu nie wiedziałam, czy ona, wiecie, ma teraz spać, ma teraz jeść, bo przeszła w etap, że
już nie spała, tak jak noworodek przez cały czas, tylko potrzebowała jakiejś tam aktywności. Mimo że ja wiedziałam mniej więcej, co mam z nią robić, to nie wiedziałam ile, jak długo ona może, tak. Potem wiecie, ona była przemęczona, już płakała i tak dalej, więc no, stwierdziłam, że kupię tego e-booka, bo ja po prostu lubię mieć wszystko, może nie, że uporządkowane, bo też nie jestem taką osobą, że lubię mieć wszystko pod takie zasady i tak dalej, ale lubię wiedzieć, że robię coś prawidłowo i że ona jest jakby spokojniejsza dzięki temu. Więc kupiłam ten e-book, no jest lepiej. Jest lepiej, bo ja po prostu wiem co i jak, wiem co stosować, wiem co robić. Więc już nie jest tak to wszystko rozregulowane. Jest ten dzień bardziej taki poukładany. No i polecam Wam, jeżeli właśnie zastanawiacie się nad tym e-bookiem, to polecam Wam, bo tak fajnie to wszystko jest tam wytłumaczone. I też nie jest tak, że wiecie, musicie od deski do deski to stosować, tylko rzeczywiście musicie trochę dopasować to do siebie. Ale no rzeczywiście trochę mi to poukładało w głowie i trochę poukładało mi to w życiu, w ciągu dnia. I wiem teraz co i jak. I wiem, że jak ona ma 20-minutowe drzemki, to nic się takiego złego nie dzieje. I to nie jest tak, że coś jest nie tak, tylko właśnie po prostu dzieci tak mają. I po prostu trzeba ją szybciej kłaść, potem spać i tyle. No, teraz już rzeczywiście mamy tak, jemy, bawimy się i kładę ją spać. Jak ją kładę spać, to kładę ją do łóżeczka, włączam szumisia i ją zostawiam i ona sobie zasypia. Fakt faktem, jeżeli ominę ten moment, w którym ona powinna iść już na drzemkę, to ona sama sobie nie zaśnie. Już jest taka rozdrażniona i trzeba ją trochę ululać. Ale jak trafię w ten punkt, że ona ma iść na drzemkę, to właśnie kładę ją, włączam szumisia i ona sobie powoli zasypia. Jest taka już spokojniejsza, wyluzowana. Polecam Wam tego e-booka, naprawdę umie to właśnie poukładać Wam w głowie. A co do ubrań, no to już u nas rozmiar 56 poszedł w niepamięć. Chociaż jak właśnie dziewczyny mi niektóre mówiły, z H&M-u rozmiary są większe, więc właśnie te z H&M-u jeszcze ona się zmieści. Natomiast już właśnie ubieramy się w 62. I ostatnio właśnie zamówiłam parę rzeczy z H&M-u. Zaraz przyniosę właśnie ze suszarki i Wam pokażę. Bo aktualnie nazbierało się dwie partie ubrań. I tą mam z wcześniejszego prania i jeszcze w suszarni mam kolejną część prania. Dobra, kolejne pranie. W H&M-ie kupiłam taki zestaw dwóch bluz. Jest ta i jeszcze taka jaśniejsza, ale już wczoraj w niej była. Więc już jest do prania. I co tu jeszcze kupiłam? Rajstopki takie. W H&M-ie kupiłam. My mamy z H&M-u takie wełniane, ja kupiłam je jak byłam w ciąży, natomiast one są jeszcze za duże, więc kupiłam takie zwykłe, bo wełnianych nie było, więc kupiłam takie zwykłe. I w Zarze ostatnio kupiłam sukienusię taką. Powiem Wam, że ja w ogóle nie kupowałam dla niej sukienek, bo jakoś tak, nie wiem. I ostatnio stwierdziłam, że przydałaby się jakaś jej sukienka, więc taka w ogóle ona była w promocji, więc taka sukienka. I takie body też kupiłam. O, takie ładne. Z falbanką. Piękne. Coś jeszcze. Aha, i wiem, co chciałam Wam powiedzieć. Ostatnio kupiłam. Ja to już widziałam u mojej przyjaciółki na jej dziecku. Takie body. Ja wiem, one są bardzo duże. Ale no, to był najmniejszy rozmiar, jaki był. Pisało 3 do 6, więc ona pewnie ubierze za 2 miesiące to, ale jest przepiękne i jest 100% bawełna, słuchajcie. Nie wiem, ile to kosztowało, 4 dyszki, a naprawdę jest przepiękne. Właśnie weszliśmy na spacer i niby pokazuje 6 stopni, ale jest mi strasznie zimno, jak możecie zauważyć po moim nosie. Mała zasnęła, więc nie wiem, ile tu będę spacerować. I słuchajcie, polecam Wam na takie spacery słuchawkę.
ale jedną, dla bezpieczeństwa, wiecie, jakby ktoś trąbił za wami, żebyście słyszały. Ja mam zawsze jedną i leci mi muzyka i jedyne co, to żałuję, że nie mogę śpiewać, bo dziwnie to wyglądało, jakbym szła i śpiewała. Ale właśnie fajnie sobie tak spacerować z muzyczką w tle, także polecam wam. Nie wiem w ogóle, czy wam tu pokazywałam wózek, ale my mamy wózek z Muvo Quick SE. Właśnie robię laminację brwi i oczywiście wziąłam tylko preparaty z salonu, nie wzięłam reszty, więc polowe warunki, woreczek. O, powinno dać radę. Zrobiłam sobie, słuchajcie, kawę, miałam taką ochotę na kawę, ale kupiłam sobie w ciąży kawę bezkofeinową i taką sobie zrobiłam. Jest godzina 18:30, więc bezkofeinowa kawa. Chciałam odpalić szumisia, żeby mi dała chwilę, żebym dokończyła te brwi chociaż. Będę się bujać w tych brwiach z woreczkiem teraz. Fajnie. I ogólnie zrobię sobie tylko laminację, bo stwierdziłam, że te brwi wychodzą mi takie ciemne po hennie, że sobie zrobię tylko laminację. Ja z woreczkiem na brwiach się z wami będę już żegnać. Jak słychać, obowiązki wzywają. Więc ja już sobie dokończę poza kamerą szybko i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że film wam się podobał i dzięki za oglądanie. Bye!